Cześć wszystkim! Znowu poniósł 7. Dalszy ciąg Amayui Castle Meister. Wiecie co? Postanowiłem, że sobie pomiędzy nagraniami spokojnie sobie pofarmię Pokémony. Sobie farmiłem, łapałem potwory, a to nagle... Ciach! Zaatakowało nas coś. Coś. Właśnie, mam do tego spostrzeżenia, co to jest. W każdym razie pierwszy raz się spotykam z tym eventem, więc myślę, że was też również może zainteresować. W każdym razie, tak. Jest nas coraz więcej niż ostatnio, więc spróbujmy go wnieść w ziemię. To może na razie skończymy z farmieniem. Zablokujemy to, żeby nas od tyłu nie zaatakowało nic. Tak, ten nas goni. Szczęście, mamy gdzie się wycofać. Fia tutaj. Karino Yuki tutaj. A, zapomniałem. Musisz iść po jednym polu. Dobra. Fia. Veteran Ring, ty... Możesz użyć może Fortress Ring, bo prawdopodobnie będziesz blokował. Dobra, Fia, jaką masz szansę trafienia? 30% na zadanie jednego punktu obrażeń. Dobra, to może zróbmy tak jak wcześniej, poczirujemy jej trochę. Poza tym odporny na Thunder, więc nasz Thunderbolt niewiele da, ale jest wrażliwy na Holi, więc jak podejdzie trochę bliżej, to możemy go razić z Light Sphere. Dobra, na razie spróbujmy tak. Dobra, Karino Yuki, standby. Dobra, tak jak wcześniej, poczirujmy trochę. Zwiększmy ci... Co dawało mi inteligencję? Tower Nekle. 22-48? No całkiem niezłe obrażenie. Powinniśmy go zmęczyć, mamy wystarczająco dużo tur. Karino Yuki, też możesz swoje dołożyć, chociaż nie za dużo. Level up! I to całkiem niezły, spoko. Dobra. Jak się bronię, kurczę, 24 obrażeń. Skąd tam masz 24 obrażenia? Nie wiem, brońmy się w takim razie. Bardziej, że teraz mamy wsparcie. U, 24 natury nam zadaje. Dobra, łyknij się, Avaro. I chyba najlepiej będzie, jak jeszcze będziesz wspierał dalej Fię. Ona tutaj największe obrażenia jest w stanie wyciągnąć. Dobra, Karino Yuki. ...35% trafienia, nieźle sobie dałeś radę. 24, już 12. Jak wejdą oba, to go zdejmiemy w tej turze. Okej, ciekawe, czy coś dropnie. Small Potion... akurat tyle, ile na niego zużyliśmy.
A że w takim razie nie jesteś profesjonalistą? Gadanie. Ale masz również zlecenie zabić wszelkich świadków, więc... Nie nadajesz się do tej roboty. Powinieneś powiedzieć coś w stylu: jestem czempionem bogini więzów i pogromię cię siłą naszej miłości, czy coś w ten sens. Już znamy na filię fii co do zwierzoludów. Dobra. Dobra, w sumie tyle. Chciałem tutaj pofarmić trochę Pokémony, ale coś mi przerwało to, więc wracamy do twierdzy, zobaczymy, czy coś więcej się wydarzy. Chyba nie. Dobra. Jaki jest teraz plan? Czekajcie, czy mam coś w tym do zrobienia? A, mieliśmy osiągnąć wyższy poziom. Dobra, to zobaczmy, ile rzeczy możemy narobić, żeby wyższy poziom wbić. To ciach. Ciach, 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 ciach. Tireless, okej. Okay. CP, Agility, Inteligencja, Siła, Luck i trochę bazowych statów. Całkiem niezły rank up. だから使った人に元気になってほしいの。
それにこの方が効きそうな気がするでしょ。ね。いいのいいの。さて今日中に終わらせちゃうぞ。やあ、dobra, czasami się zapominam z tymi rozmowami. Dobra, w każdym razie teraz Fia błogosławiła. Tak. Chcieliśmy, żeby pobłogosławiła parę rzeczy, które będą zdejmować klątwy. I błogosławiła to w swój fijowy sposób. Dobra. W każdym razie wcześniej jeszcze była rozmowa z Iorem, po tym jak nas zaatakował. Generalnie za dużo nie powiedział. Coś tam gadali. Avaro mówił, że nie chce z nim walczyć, bo widać, że w ogóle nie chce go zabić. A poza tym, że nawet nie próbował zabić Fii, mimo iż jest świadkiem. Więc widać, że trochę nie ma przekonania co do tego zabójstwa i że nie nadaje się do tego roboty Ior. Tam bla bla bla. Dobra, czy mamy jakieś upgrade'y dla... Coś odblokowaliśmy. W sumie Capture Attack czasami może się przydać. Momencik. Oni do czegoś potrzebuje? Do HP-ków. Na razie wydam 3 oni na to, żeby odblokować mu Capture Attack. I to w sumie tyle na to wychodzi. Dobra. Komuś chciałem zwiększyć agility? Chyba nie. Ty sobie wyekwipuj ten Capture Attack, czasami może się przydać. Dobra. Czy czegoś nam na szybko brakuje? Magic Ore. Dobra, to zróbmy tutaj szybką rundkę zbierania surowców. I ten. I zobaczymy, czy jakiś event się pojawi. Zazwyczaj wystarczy przebimbać parę dni i coś się dzieje. O! Dokładnie. Dobra, zapisujmy często. A właśnie, miałem powiedzieć coś jeszcze, co zwróciłem uwagę. Cofnąłem się trochę do poprzednich nagrań i zobaczyłem, jak się nazywa nazwa tego rozdziału po japońsku. Tam było Ftono ni coś tam ni. W każdym razie tak, Ftono oznaczało dwa, a to drugie słowo składało się z trzech znaków. Pierwsze to było Neko, potem było coś tam, potem było ni. Neko znaczy kot, to coś tam znaczy coś tam, a ni znaczy człowiek. Więc od tej pory będę naszych zwierząt ludzi nazywał, że to są kotołaki, bo to wydaje się być bardziej dokładne tłumaczenie. Dobra, coś się dzieje w wiosce. Odwiedźmy ją, zobaczmy. Znaczy, że trzeba powiększyć biznes. To się mówi. Powiększyć zaplecze personalne? No.
Albo możesz więcej jujki zdzielić pałką po łbie i ich zmusić do roboty. Bo gadasz od rzeczy. Dokładnie. Momencik. Naprawdę nie znam dobrze japońskiego języka, prawie w ogóle nie znam, ale wiem, że ta aktorka, która podkłada głos pod Fię, wkłada dużo emocji w swoją pracę. Dobra. A, ktoś tu jest? Nie rozumiecie, ona ma ponad 1000 lat. To jest dorosła osoba. でも精神的なものも含めて私はもう大人です。精神的ね。そもそもお前は何ができるんだ？魔法が使えます。はい、さようなら。もう少し大きくなってからまた来てね。 Fia, to jest chyba sposobność rekrutacyjna. Fia? To jest mobbing. Nawet jeszcze jej nie zatrudniliśmy. Tak, bardzo dorosły, dorosły. O, arigato! Nante yasashii ndaro! Sore ja, mou ikkai sawatte ii kana? Nie przeginaj pały, Fia. Dame ni kimatte ru desho! Albo nie przeginaj ogona w tym przypadku. Yada yo! Kono koto motto karamitai! Awa yokuba issho ni sumitai! Goro kuna shaikai. Może słyszałeś? Tak, tak. Jeśli
To była szybka rozmowa rekrutacyjna. A gdzie CV? Gdzie list motywacyjny? Chyba się wypowiedziała. Powiedziała to jako o jakimś bezpańskim kocie. W sumie to dosyć trafna alegoria. Jeszcze nie. Zamek. Wakarimashita. Settai ikimasu. Watashi wa Fia. Enishi o tsukasadoru kami-sama da yo. Yoroshiku. Yoroshiku. Watashi wa Yuki no yousei Mikeyu desu. Kono yo subete no danshi ga hizamazuku hodo no utsukushita o motte imasu. Zdania na ten temat są podzielone. Wierzymy ci, Fia, wierzymy. Czasem. Jak tam dzień Ior, ile ludzi dzisiaj zabiłeś? Dobra, czy już od razu możemy ją przyjąć? Możemy. Wygląda na to, że będzie sztormować naszą twierdzę. Nic z tych rzeczy. Aczkolwiek... Zapiszmy i zapisujmy często. Dobra, tak, co się wydarzyło? Fia i Avaro poszli do wioski szukać dodatkowych ludzi do pracy w fortecy, ponieważ Avaro stwierdził, że tak, że forteca zaczyna być za duża dla nich dwóch, że jeżeli chcą się dalej rozwijać, to będą potrzebowali dodatkowych pracowników. I Fia zobaczyła takiego kotoluda, nie mogła się powstrzymać i zaczęła go molestować, znaczy ją. Okazało się w międzyczasie, że tak, przeprosili za tę sytuację, okazało się, że ten kotołak szuka pracy. I umówili się, że przyjdzie do fortecy na egzamin, który teraz chyba nas czeka.
Tak, widzisz, biznes w tej twierdzy jest troszkę inny od reszty. W tej fortecy, jeżeli chcesz dostawać chleb, musisz walczyć o życie. Chyba nie jest zadowolona. Dobra, mamy nową postać. Co ona ma? Unrefined. To jest jakaś cecha, która z czasem zniknie. O nie, ja wiem jak ona zniknie. Dobra, ma atak dystansowy, który zadaje ice damage, ma zasięg 2 i inteligencja plus 2, więc neguje trochę to. Paraliż 1, ok. Decoy. To jest fajne, że raz na mapę może się wskrzesić z 25% HP-kami, spoko. Finice może się poruszać po wodzie. Ok, poza tym masz Water Tome. Tak, który może walić ludzi po łbie. Masz jakieś proste szaty, które dają ci troszkę defensywy. I w sumie tyle. Dobra, dajmy ci Tower Necklace, żeby było ci trochę łatwiej przejść ten test. No i dobra. Co ciekawe, nasz cel jest odporny na lód. Okej, tego tak nie pamiętam. Czy nie masz innych ataków? Nie masz innych ataków. Czy jeszcze Bouncing Snowman? Intelligence plus 5. Jeżeli użyjemy tego, to może jesteśmy w stanie przejść test, bo mamy 6 tur. Dlaczego nie możemy tego użyć? Blokujesz jakoś ataki wręcz? A, nie, bo nie jest zajęty. Dobra, zobaczmy, tak? Okej, tak dużo lepiej. Dobra. Dajmy simple. To dużo ciekawych rzeczy się tutaj nie wydarzy. Wygląda na to, że mamy chyba wystarczająco tur. W sumie nie wiem, dlaczego w pierwszej turze miał aż taki duży defense. Okej, nieważne. Dobra, to po prostu go zniszczmy. Czy coś mi się przewidziało? Nie wiem. Pluto Gem. Okej, to chyba takiego jeszcze gemu nie mamy. Okej, do tej miejscówki będziemy jeszcze wracać, aczkolwiek następnym razem jak wrócimy, to będzie kompletnie inaczej wyglądać. Warrior Medal. Okej, to nas bardzo interesuje.
Dobra. Mam następnej, przy następnym. Przy następnej okazji farmienia tutaj wrócę. Paci, paci, paci! Super. Casting center, ok. O. Grisz. Hajrzu. Girsz. Sorry. Cały czas miałem mylę jego imię. Ara, mezurashii wa ne. ここへはお人形遊びに、それともおままごとの方かしら。ギルシ、coś planuje złego。そんなわけがなかろう。よう誰だと思っている。仕方ないわ。子供の頃から知っている相手だもの。少し成長したくらいで印象は変わらないのよ。Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? 成長しない化け物から言われると。これ以上ない皮肉だな。老いて死ぬこともできない気持ちはどうだ？そうね、悪くはないわ。それで私に何か用？まずは土産を渡そう。受け取るがいい。あら、美味しそうな焼き菓子。ありがとう、後でいただくわ。それとも。一緒に楽しんだ方がいいかしら。いい紅茶があるのよ。いらん。それより本題だ。貴様の霊を動かしたい。Taką małą uwagę jednak, że Girsz jest kompletnym palantem, ale w tej sytuacji całkiem dżentelmeńsko się zachował. Że przyniósł jakieś ciasto czy coś. Ciekawe. Ringok to no aida ni sensou demo okotta no. Ii yosou da ga skoshi chigau. Kore kara okosu tame ni to aru jousai o kakuho shitai no da. Jousai? Idou o kanou to suru jousai da. 戦略拠点として申し分ない兵器だろう。それが今はゲスな輩に占拠されていてな、とても困っているのだよ。話の流れは分かったわ。私にそれを取り返せと言っているのね。理解が早くて助かる。どこぞの女騎士にも見習わせたいくらいだ。確認してもいいかしら。いい姿勢だ。敵の戦力か。族の数は少ないようだぞ。貴様の力量ならば楽にこなせるだろう。陛下には許可を得ているの？いつもは王の刻印がある指令書があるでしょ。やっぱり独断の作戦なのね。私を使うなれば正式な手順を踏んでいただきたいものだわ。それが戦争の道具を確保するものとあればなおさらよ。
陛下の命なしに動けることじゃない。おい、何か勘違いしていないか。形式として伺いを取っているだけで、本来貴様に拒否権などない。罪人風情が調子に乗るな。貴様は指示されたことをただ粛々と行っていればいいのだ。prawdziwy gicz wyszedł na wierzch。どの道貴様は世に逆らえまい。その体に降りかかっている呪いがある限りはな。そうね、そうだったわ。私は王家の命令で動く自由意志のないお人形。必要もない機嫌取りをしてくれて嬉しく思うわ。随分と大人になったわね。くだらないやりとりはもういい。いつ動ける？すぐに準備を整えるわ。陛下にも知られることのないよう取り計らえばいいのね。その通りだ。ルース王家のためにその身を削れ。壮麗師ロズリーヌ。ロズリーヌ。受けたまわりました、ギルシュルース殿下。御身のために必ずや移動する城塞を確保いたしましょう。Dobra, dwie rozmowy teraz były. Jedna z nich po teście Mikiyu. No, generalnie po prostu powiedzieli, że świetnie nadaje się w magii i będą ten, że również jest w forcie dużo roboty ręcznej, ale jej chyba za bardzo się nie spodobał ten pomysł pomaganiu w warsztacie. Potem akcja się przeniosła do Girsia. Girsz pojawił się u jakiejś pani, która nazywa się Roselin i wygląda na to, że potrafi kontrolować duchy. I Girsz nakazał jej zająć fortecę za pomocą duchów. Pani powiedziała, że powinien zwrócić się do króla, jeżeli chce coś takiego robić, a nie robić czegoś takiego za jego plecami. A Girsz odpowiedział, że nie może mu odmówić, bo jest, ma królewską krew i ona jest przeklęta i musi go słuchać. Coś takiego. W każdym razie wygląda na to, że niedługo będziemy się spodziewać kolejnych odwiedzin w fortecy, mniej lub bardziej fizycznych. Dobra, to chyba tyle na razie. Wygląda na to, że trochę znowu trzeba przenieść czas albo casting center wybudować. Magic Ore, Magic Sand, Water Tome, Leather Shoes. Okej, okay, parę nowych rzeczy dostaliśmy. Tower Shield. Jest lepsza tarcza dla baro. Bierzemy. Dodatkowo nowe rzeczy dostaliśmy. Park. Jest jak ten. Fertile Dirt. Clay. O, mamy dużo rzeczy, które będą nam za darmo dawać rzeczy. Mamy Blue House. Razy 3. O, będziemy mogli zrobić w końcu tą formację, która daje... która daje hit. Możemy to zrobić razy 2. Dobra. Yes. Green House również się przyda, ale póki co nie mamy dobrego miejsca, żeby to umieścić. Yes. Dobra. Patemono no haichi o henkou shi yo. Tutaj umieścimy to Blue House. Tutaj kolejny. I tutaj. Okej, okay, potrzebuję. Przydałby się jeszcze trzeci Blue House. Nie możemy więcej.
Blue House. Brakuje Clay. Dobra, w każdym razie to i tak nam da plus 2 do hita. Zbudujemy jeszcze tutaj parę. To nam da dużo więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, plus 8. To będzie już spoko. Dobra, to teraz czas dla mnie pofarmić rzeczy. No, musimy trochę chyba rzeczy pobudować. A właśnie, a propos farmienia rzeczy, czy Diet sprzedaje coś fajnego? Klej. Glinę możemy u niego kupić, ale poza tym my. Dobra, jeszcze trzeba trochę poczekać zanim... Nowa książka się u niego pojawiła. No wezmę od razu. Dobra. To byłoby tyle na dzisiaj. Tak, znaczy w tym odcinku. W następnym odcinku, cóż. No nie wiem w sumie, co się teraz będzie działo. W sumie wiem. Zapewne coś się będzie działo z Iorem i z Mikeju. Ale chyba musimy troszkę przejść parę dni do przodu, żeby do tego dojść. Więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!